Witam Państwa i zapraszam na Attack Show. Attack Show, nowy program Polonii 1, program publicystyczny, rzecz jasna, program, w którym atakować będziemy człowieka lub sprawę. Program, w którym rozmawiać chcemy również z Państwem. W naszym nowym studiu na ulicy Podskarbińskiej 4 już 19 listopada o godzinie 12 w samo południe spotkam się z Państwem i będziemy atakować. A dziś atakujemy nacjonalizm. Nacjonalistów, tych, którzy chcą dzielić społeczeństwo na naszych i tamtych. Z tym pytaniem, czym jest nacjonalizm? Czy to tylko wartość, czy to wartość pozytywna, czy to wartość negatywna? Zwróciłem się do ludzi spotkanych na ulicach, zwróciłem się do dziennikarzy, zwróciłem się w końcu do nacjonalistów. Zapraszam na program. Mnie się wydaje, że w ogóle jest tak, że we wszystkich krajach, które są na dorobku demokratycznym, a tak uważam jest Polską, są pewne symptomy nacjonalizmu, które, wyrażam tę nadzieję, wraz z zbliżaniem się Polski do różnych bloków europejskich, będą zanikać, aczkolwiek to nie jest wcale takie pewne. Czy należy przejawy nacjonalizmu ścigać karnie, sądownie, jeżeli nabierają pewnych form? No to jest bardzo sporna rzecz. Dlatego, że po pierwsze jest bardzo skrajna grupa działaczy, może skrajna w osądzie, w dziedzinie ochrony praw człowieka, która powiada tak i powołuje się na orzeczenia Trybunału w Strasburgu, że pewne poglądy, najbardziej nawet skrajne, powinny być wypowiadane, leży to w interesie społecznym, żeby ujawniać pewne rzeczy i że nie ma co od razu biec po kodeks karny i nie ma co od razu ścigać. I ludzie są zdania, że należy tym poglądom dać pewne ujście. Natomiast rzecz polega na tym, że niekiedy te poglądy przybierają formy niebezpieczne, bo mogą prowadzić do pewnych niepożądanych działań społecznych. I ciekawe, że nie tylko kodeks karny z 1969 roku, no bo ten ma pewną tradycję i historię, ale projekt kodeksu karnego z bieżącego roku, który ma pan tutaj właśnie w ręku, on mówi o odpowiedzialności za znieważanie publiczne grup rasowych czy etnicznych, czy narodowych. Czyli, że ustawodawca, no to jest wypracowane przez środowisko naukowe i praktyki całej Polski, jednak zgadza się, że tutaj ma być jakaś represja karna. Podobnie jak jakiś osobny przepis jest odgrażanie się pewnym grupom narodowym czy rasowym. Oczywiście tu dochodzimy do pewnego praktycznego jeszcze względu, czy należy, korzystając z tych przepisów szczodrze, no, sądzę, że nie będzie potrzeby, produkować coś w rodzaju męczenników sprawy. Dlatego, że męczennicy są bardzo niebezpieczni, bo ludzie, zwłaszcza w Polsce, gdzie mają dobre serca, przestają pamiętać o tym, kto coś powiedział, czy coś zrobił, tylko widzą fakt prześladowania, fakt represjonowania, sadzania na ławę sądową i tak dalej. I tutaj uważam, że wymiar sprawiedliwości, jeżeli już się decyduje na taki krok, to musi się decydować z należytym umiarem. Znaczy nie powinien sięgać po kary zbyt surowe, powinien raczej ograniczać się do pewnych symbolicznych aktów moralnego napiętnowania, no chyba, że oczywiście samo przestępstwo no, przybrało już jakiś charakter pogromu czy czegoś podobnego, no wówczas oczywiście nie. Ale zwracam uwagę na pewną konieczność zachowania proporcji umiaru, aby nie przysparzać klienteli tym ludziom, którzy chętnie niejednokrotnie daliby się, nazwijmy to, umęczyć sądownie, byleby zyskać klientelę, która jest w tej chwili, moim zdaniem, jeśli chodzi o Polskę, dosyć mała. Pytanie jest filozoficzne wręcz. Jak mówić o tym, czy mówić? To znaczy, czy ten problem nacjonalizmu jest na tyle faktem prasowym, że rozmawiając w tej chwili i za chwilę z nacjonalistami o ludziach reprezentujących takie poglądy, my zachęcamy być może innych do tego, aby do takich poglądów dali się przekonać
I w związku z tym powinniśmy nałożyć sobie tutaj jakąś specyficzną cenzurę czy kulturę, aby o pewnych sprawach nie rozmawiać. Czy też jednak nie, czy też jednak należy mówić o wszystkim. Krótko mówiąc, czy mówienie o zjawiskach być może marginalnych może tym zjawiskom nadać większego znaczenia, może sprawić, że będą one bardziej się i niebezpiecznie rozwijały z naszej dziennikarskiej chwili. Tu szkoły są podzielone, wie pan. Ja reprezentuję ten pogląd, żeby jednak o wszystkim mówić. Dlatego, że mnie się wydaje, że gdybyśmy zaczęli tworzyć pewne wyspy w poruszaniu zagadnień i kwestii, to doszlibyśmy do bardzo licznych kontynentów. Bardzo licznych kontynentów. Ja jestem temu osobiście przeciwny. Więcej uważam, że aczkolwiek z racjonalizmem szalenie się trudno walczy, jeśli chodzi o argumentację rzeczową, dlatego że on się lęknie w pewnych zakamarkach psychiki i raczej wypływa z różnych przeżyć uczuciowych, aniżeli z głowy. To mimo wszystko należy mówić, dlatego że nie mówienie właśnie nie załatwia sprawy. No, oczywiście, że jest to niebezpieczeństwo, że pokazywanie pewnych rzeczy, mówienie o pewnych rzeczy, to jest problem na przykład zbrodni. Mówienie o zbrodni, pokazywanie zbrodni, pisanie o zbrodni może powodować, i są nawet badania, które by tego dowodziły, wzrost statystyczny pewnej przestępczości. Oczywiście to niebezpieczeństwo na pewno jest, ale mnie się wydaje, że w tym pytaniu, które pan tutaj zadał, pan tu się odwołał do kultury pewnej. Tak, trzeba umieć w sposób, mnie się wydaje, bardzo określony mówić, tak żeby to się broniło. A więc obrońmy się. Teraz konkretnie. Witam Państwa. A teraz konkretnie z Bolesławem Tejkowskim. Witamy w studio. Bolesław Tejkowski, 60-letni kawaler z wykształcenia magister inżynier, podporucznik artylerii i magister socjologii. Nacjonalista. Od roku 1956 próbuje stać się posłem. Pierwszy raz delegowany przez środowiska studenckie Krakowa na 9. miejscu Frontu Jedności Narodu, nie udała się sztuka. Potem swoją organizację ujawnił w roku 1981, organizując jawny krajowy zjazd Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. Internowany późno, bo od sierpnia do października roku 1982, od roku 1989 stoi na czele polskich nacjonalistów. Współzałożyciel i współprzewodniczący Słowiańskiego Soboru zrzeszającego Narodowe Partie Krajów Słowiańskich. Proszę pana, słowo nacjonalizm, nazizm, faszyzm obciążone jest w Polsce bardzo pejoratywnymi kontekstami. Bardzo negatywnie nam się to kojarzy. Dlaczego używa pan tego typu przymiotników, tego typu frazeologii? Tak, rozumiem. Pejoratywnie, negatywnie kojarzą się tylko dwa słowa w narodzie polskim, w społeczeństwie polskim, mianowicie faszyzm, włoski kierunek narodowy imperialny, i nazizm, hitlerowski, niemiecki kierunek narodowy imperialny. W tradycji polskiej to się nazywało kiedyś endecja. Tyle tylko, że ona dzisiaj nie brzmi nowocześnie, dlatego my posługujemy się albo słowem nacjonalizm polski, albo polska idea narodowa. Jesteśmy narodowcami albo nacjonalistami. I to rzeczywiście brzmi swojsko, brzmi po polsku. Posługuje się pan również słowami, nie używa pan słowa antysemita, natomiast mówi pan o sobie i o swoich zwolennikach antyżyd lub antyjudaista. Ja nie będę pana pytał o definicję. Ja chcę zapytać, czy w ogóle jest sens budowania jakiejkolwiek ideologii na przesłankach negatywnych? Czy warto organizować jakikolwiek ruch przeciwko komuś? Tak, przede wszystkim ruch, a szczególnie właśnie ruch wywodzący się z idei narodowej, nacjonalistycznej, musi być budowany
na przesłankach pozytywnych, na przykład budowania potęgi kulturowej, duchowej, materialnej, gospodarczej, wojskowej także, własnego narodu czy własnego państwa. Natomiast przy tej okazji, jeżeli dostrzega się wyraźne, chwilowe, historyczne zagrożenie swojego narodu, można dodatkowo w ideę także wplatać te elementy, nazwijmy to negatywne, to znaczy obrony przed zagrożeniem. Tu przy okazji powiem o antysemityzmie. Ten termin nie ma sensu, dlatego że antysemityzm musiał być kierunkiem zwróconym przeciwko wszystkim narodom rasy semickiej, także Arabom. To coś nie istnieje. Jest to pojęcie polityczne bardzo fałszywe. Rzeczywiście czasami mówi się, że my stosujemy politykę antyżydowską czy też antyniemiecką. Dlatego, że w historii polskiego nacjonalizmu od Dmowskiego począwszy, kiedy Polska się tworzyła po rozbiorach i teraz, kiedy wyszła z komunizmu i wchodzi w zły kapitalizm, naszym zdaniem, istotnie kapitał żydowski i kapitał amerykański nam zagraża, a z drugiej strony zagraża nam kapitał niemiecki. Stąd też w elemencie naszej pozytywnej, pokojowej doktryny narodowej mogą się mieścić chwilowo historycznie elementy przeciwstawiające się żydowskiemu na przykład nacjonalizmowi, kapitałowi żydowskiemu i kapitałowi niemieckiemu. Co dla pana oznacza słowo nacjonalizm? A nacjonalizm to znaczy jakoś przeciwstawienie się innym narodowi. Przesadny patriota. To jest człowiek, narodowiec po prostu, za swoim narodem, nacjonalista. Człowiek, który stawia sprawę kraju ponad wszystko. Nacjonalist? Кто его знает? Это очень сложная проблема, так сразу в двух словах не скажешь, что это такое. Включает разные, конечно, понятия. И свою нацию, и свой народ, но включает, и, наверное, и то, что сейчас вот идет, передергивание все это идет, то, что, как это, превалирование одной нации над другой. Я лично против этого абсолютно против, так не должно быть. Naprawdę nie rozumiem tego słowa, wie pan. To są złe pojęcia dla mnie. Po prostu przemoc, tak jak nazizm. Jakich metod jest pan skłonny użyć, ażeby tych, którzy się panu nie podobają, nie dopuścić do tego, co uważa pan za swoje dobro? Tak, metody w naszym przypadku, ponieważ my reprezentujemy nacjonalizm, czy też ideę narodową typu pokojowego, obronnego, a nie imperialnego. Jak zawsze mówimy, nie chcemy nic cudzego, a natomiast nie chcemy nikomu obcemu oddać naszego, uważamy, że należy walczyć metodami politycznymi, metodami parlamentarnymi, metodami gospodarczymi również. W żadnym przypadku metodami przemocy, fizycznej przemocy. Nic takiego nie wchodzi w rachubę, chyba że byłaby wojna. No to wtedy oczywiście wojna usprawiedliwia odwetowe użycie siły wojskowej. Postuluje pan w programach odebranie cudzoziemcom, ludziom, których uważa pan za cudzoziemców, dóbr. Mówi pan, że naród polski powinien zostać uwłaszczony. Czy wyobraża pan sobie, że ktokolwiek zgodzi się dobrowolnie na oddanie swojej własnej własności? Czy gdyby uzyskał pan władzę, byłby pan skłonny posunąć się do jakichś aktów przemocy w celu na przykład odebrania wszystkiego, co uważa pan za niesłusznie? Tak więc to jest problem niezwykle ważny i on wymaga pewnego tutaj komentarza do pana bardzo logicznych, dobrych pytań. Rzecz polega na tym, że komunizm zabrał własność Polakom oraz obywatelom innych narodowości mieszkającym przed wojną w Polsce. Zabrał im własność prywatną. Tę własność należy zwrócić, ale cały czas mowa o polskich obywatelach. O Polakach lub nie Polakach, polskich obywatelach. Natomiast własność ta nie jest zwracana, bądź w bardzo małym zakresie jest zwracana właśnie w ramach tak zwanej reprywatyzacji. Natomiast państwowy, cały kapitał, cały wielki państwowy nasz przemysł, także częściowo ziemia upaństwowiona, zamiast wracać do właścicieli polskich, czy też pozostać jako własność państwowa, uwłaszczana w ramach uwłaszczania całego narodu, jest wyprzedawana obcemu kapitałowi, jest wyprzedawana bez zgody, bez referendum właściciela, czyli narodu polskiego, oraz jest sprzedawana za bardzo mały procent własności. Rzeczywiście te 4-5%, które my podajemy, to jest fakt. Sprzedaje się tak tanio nasze zakłady, czyli bez zezwolenia i za tanio. Stąd też w majestacie prawa
Obecne transakcje przejmowania naszej gospodarki przez kapitał zagraniczny są bezprawne. Czyli gdybyśmy my na przykład doszli do władzy, nacjonalizacja bezprawnie kupionych podmiotów gospodarczych przez kapitał zagraniczny byłaby prawna. I rzeczywiście my w naszym programie to głosimy. Ustalmy, kogo uważa pan za obywatela, nie Polaka? Mówi pan o wielu ludziach, o wielu obywatelach polskich, ludziach, którzy są na przykład u władzy, że to Żydzi. Ci ludzie mają w swoim dowodzie wpisane obywatelstwo polskie. Niezależnie od tego, jakie jest ich pochodzenie, ich korzenie, każdy tak. z nas ma korzenie i nie sądzę, żeby ktokolwiek był stuprocentowym Słowianinem, nie ma chyba takiego pojęcia, istnieje obywatelstwo. Czy jedynym określeniem przynależności człowieka do wspólnoty jest jego obywatelstwo i wybór, czy też uznaje pan, że to jest czymś zdeterminowane? Tak, ale to nie jest sprawa uznaniowa, na przykład moja, czy nasza, jako naszej partii. Ja uważam, że narodowość jest o wiele ważniejszą kategorią, przynależność narodowa, aniżeli przynależność obywatelska. Na przykład żydowski naród w szczególny sposób podkreśla przynależność narodową swoją. Żydzi, jak wiadomo, są skupieni w Izraelu, ale są w diasporze na całym świecie prawie, w prawie wszystkich krajach, szczególnie europejskich i niektórych amerykańskich. I tam jednak mówi się o obywatelstwie, czyli przynależności do państwa. Natomiast bardzo podkreśla się narodowość żydowską. I muszę powiedzieć, że to imponuje, że Żydzi tak bardzo chcą zachować swoją narodowość w Polsce, Anglii, Francji, Rosji i tak dalej. To rzeczywiście każdemu narodowcowi musi imponować. Teraz tylko chodzi o pogodzenie interesu narodu polskiego z mniejszościami narodowymi, które na terenie Polski mieszkają. I na przykład dla mnie pochodzenie narodowe, raczej przynależność narodowa jest najważniejsza. To, że ja jestem Polakiem, jest najważniejsze. A to, że jestem polskim obywatelem, to jest niejako wtórne. Z tym, że my uznajemy w zasadzie jedno tylko obywatelstwo, bo to jest taka wyraźna przynależność zobowiązaniowa do własnego państwa. Natomiast nie czynimy różnic obywatelskich. No, ale jeżeli Żyd, bardzo Cygan, prostą czy rzecz. Powiedzmy Niemiec jeżeli są obywatelami polskimi, mają oni prawo. Jeżeli jest pan obywatelem polskim tak. i czuje się pan Polakiem, a pańska prababka była francuską, a pradziadek Żydem, a jeszcze doszukamy się, że gdzieś tam w piątym pokoleniu był Niemiec. Czy te rzeczy rzutują na pańską narodowość, czy też nie? Proszę pana, trudno akurat mówić to do mnie, dlatego że mój rodowód jest bardzo poznański, bardzo prosty, polski, powstańczy. Także. Dobrze, to także mówmy o kimkolwiek. Czy ktokolwiek, kto w trzecim pokoleniu... Źle adresowane. Ale tak, tak, pan ma rację. Są na przykład takie zaszłości, jak polonizacja wielu kolonizujących Polskę Niemców. Rzeczywiście oni zostali spolonizowani bez reszty i są to Polacy przynależności narodowej, również polskiej, niezależnie od tego, że mają obywatelstwo. Ale jednak niekiedy ta polonizacja nie miała takiej siły. Były nacje, które polonizować się ani nie dały, ani nie chciały. Zresztą nikt nie ma przecież prawa polonizować. Dobrze, doprecyzujmy, bo ciągle pana nie rozumiem. Czy poza obywatelstwem tak. i moim świadomym wyborem, w tym miejscu, w którym pan siedzi, siedziało wielu ludzi, którzy mówiło, tak, czuję się identyfikowany z kulturą żydowską, aczkolwiek czuję się oczywiście stuprocentowym Polakiem. Czy istnieje jakikolwiek powód, żeby pan temu człowiekowi zmniejszał jego prawa jako obywatelowi polskiego? Jeszcze raz powiadam, wszyscy pan, czyli oczywiście państwo polscy, w tym momencie. Nie Polacy, tylko właśnie przynależni do mniejszości narodowych są uprawnionymi równo z Polakami obywatelami. Czy mają a wszystkie te same prawa, czas, to tak, znaczy tak, zarówno oczywiście. Bierne, jak i czynne? No, całkowicie te prawa. Co więcej, mają też prawa do majątków prywatnych. Natomiast my negujemy tylko i wyłącznie prawo do posiadania majątku przez obcy kapitał. Rozumiem. Co w takim to znaczy razie, obywatela amerykańskiego, nie mającego nic wspólnego z Polską. Co w takim razie w pańskich ustach oznaczają określenia, jeśli dobrze tak. je są cytowane, iż jakiś fragment rządu polskiego to Żydzi, że w Sejmie Polskim zasiadają Żydzi, że w najbardziej szacownych instytucjach życia publicznego zasiadają Żydzi. Są to wszystko obywatele polscy. Są to wszystko obywatele Co to są w takim razie, jakim prawem używa pan wobec nich określenia, które brzmi, dlatego, że przed wojną, ma intencję pejoratywną. Tak, tak. Przed wojną czy tuż po wojnie był zwyczaj wpisywania w dowód osobisty narodowości. Nikt się na to nie obrażał. Co więcej, ludzie sobie życzyli, by ta narodowość była wpisana.
Ja sądzę, że Niemcy, którzy dzisiaj walczą o prawa mniejszościowe w Polsce, życzą sobie, by ich nazywać Niemców i nie życzą sobie, byśmy nazywali Polakami. To jeżeli ktoś się identyfikuje z tą narodowością. Natomiast ja pytam, czy pan na podstawie plotki, powiem o panu, że pański prawnuk, pańska prababcia była Żydówką. Powstanie taka plotka. Tak. I pan powie, to nieprawda. Nie wiem, zresztą nie sprawdzałem, mało mnie to nie obchodzi. Czy można panu w związku z tym powiedzieć, pan, czy też jakikolwiek X, Y lub Z jest Żydem, Niemcem, Francuzem, mimo że on się do tego nie przyznaje, ani się przede wszystkim nie poczuwa? Ja sądzę, panie redaktorze, że najprostszą sprawą jest pozostawienie ludziom określanie się właśnie, jakiej są narodowości, bowiem obywatelstwo polskie jest stwierdzone urzędowo. Ja sądzę, że wszyscy mieszkańcy polscy i obywatele polscy dokładnie wiedzą, kim są narodowościowo. Może być tylko tak, że niektórzy narodowość swoją ukrywają. I na przykład często właśnie w telewizji ostatnio idą programy o udziale Żydów we władzach komunistycznych. I mówiono tam o tym, że Żydzi ukrywali swoją narodowość, aby Polacy myśleli, że są kierowani przez Polaków. Zaraz ustalmy, czy pan, panie redaktorze, ukrywanie zakłada, od tego, co nazwałem przed chwilą wyboru. Ja chcę być Polakiem, ktoś inny chce być Francuzem, ja przyznaję się do korzeni, w moim wypadku, krakowskich, ktoś przyznaje się do korzeni poznańskich, ktoś do izraelskich. Czy pan, jako osoba z zewnątrz, w dodatku, jako reprezentant instytucji politycznej, ma jakiekolwiek prawo i nie narusza pan moich obywatelskich praw, mówiąc, a ten pan, proszę państwa, to on jest kim innym, za kogo się podaje? No, ale nie można się podawać za Polaka, nie będąc Polakiem. Na przykład przyjeżdża do Polski Murzyn. I czy on może się podać za Polaka? Bo on nie jest Polakiem. Jest przynależny do innego zespołu rasowego i innej kultury. W tym studiu tak, jeszcze niedawno pracował nasz przyjaciel. Pan na przykład to jest negował. W Polsce akurat rzadkie, rzadka przypadek. Chłopiec, który urodził się na Karowej, skończył polską szkołę, zna pana Tadeusza na pamięć, jest czarnoskóry, ma oczywiście obywatelstwo polskie. Czy ten człowiek ma wszystkie prawa? Jest obywatelem polskim. Bierne i czynne. Tak, jest obywatelem polskim. Czy można używać wobec niego pejoratywnie określenia Murzyn, mówiąc, że nie jest można używać członkiem naszej wspólnoty? Można używać pozytywnie określenia, że jest Murzyn. Przecież Murzyn jest określeniem dla mnie bardzo pozytywnym. Czy jest członkiem, ty pan używa w swoich określeniach? Nie jest członkiem narodu polskiego. Nie jest członkiem narodu polskiego. Jeżeli nie jest członkiem narodu polskiego, a jest obywatelem polskim, czy w związku z tym można mu odebrać jakiekolwiek prawa? Czy na przykład pańskim zdaniem nie mógłby kandydować na stanowisko prezydenta? Tak, to znaczy my przewidujemy w projekcie konstytucji naszej, iż ponieważ Polska jest zamieszkała w większości przez Polaków, to znaczy ludzi przynależnych nie tylko obywatelsko, ale etnicznie do polskiego narodu, winna być rządzona przez Polaków rzeczywiście etnicznie przynależnych do tego narodu. Zatem najwyższe stanowiska rządzące zastrzegamy dla Polaków, tak? Tak jak w Izraelu zastrzega się te stanowiska dla Żydów, a nie dla Arabów. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Co to zastrzegamy? Ja rozumiem, że istnieje bierne i czynne prawo wyborcze. Jeżeli przyznał pan człowiekowi o innym kolorze skóry bierne i czynne prawo wyborcze, na podstawie jakiego przepisu, jakiego nakazu, jakiego przymusu jest pan w stanie odebrać pewnego typu godności, prawa, obowiązki? Zwracam jeszcze raz uwagę na prawa izraelskie. Żydzi w Izraelu nie przyznają prawa Arabom do sprawowania najwyższych władz państwowych. Co to znaczy? Czy mają rację? Mają rację. Dlatego, że jeżeli strzegą swojego interesu żydowskiego, muszą być kierowani przez Żydów na stanowiskach państwowych. To jest naturalna obrona, naturalna narodu. To znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, swój nacjonalizm buduje pan nie na ideach polskiej, tradycyjnej otwartości i związanego z naszym narodem otwarcia na inne narody, tylko właśnie nawiązuje pan do negatywnych być może przykładów krajów dalekich nam kulturowo, które jakieś restrykcje wobec swoich tradycyjnych nieprzyjaciół prowadzają. No ale podobne na przykład zwyczaje niedopuszczania nienależących do własnego narodu ludzi na najwyższe urzędy są w Chinach,
w Japonii. Japonia jest takim pięknym, czyli rozwojowym krajem. Czyli zgadza się pan ze mną, że polska idea narodowa w pańskim wykonaniu to czerpanie ze wzorów chińskich, japońskich, arabskich, natomiast z tradycyjną polsko-narodową tolerancją nie chce pan mieć nic wspólnego. Panie redaktorze, nie. My przede wszystkim czerpiemy z bardzo parapolskich, staropolskich, słowiańskich tradycji. Gościnność tak, ale oddawanie władzy i własności cudzoziemcom nie. Polska jest rzeczywiście, powinna być kulturowo, powinna być obywatelsko przede wszystkim dla Polaków. Polacy zbudowali Polskę. I wracamy do tego samego problemu, to znaczy kto to jest Polak w świecie, w którym wszyscy pochodzą od Adama i Ewy, a tu myślę, że się zgadzamy, w którym wszyscy pochodzą z jednego szczepu, wszyscy między sobą tak. się mnożą. W pańskim zestawie zasad moralnych czytam takie ładne zdanie, paragraf 21 narodowych zasad moralnych, wybieraj współmałżonka z narodu swego. Czy to nakaz, czy to postulat? Czy przewiduje pan jakiekolwiek kary dla człowieka, który ożeni się, dla mężczyzny, który ożeni się z Czeszką? I czy to gorzej ożenić się z Czeszką niż z Polką, a może jeszcze gorzej z Żydówką lub z Niemką? Ja sądzę, że to jest nakaz, rzeczywiście taki nakaz, postulat moralny, nie mający żadnych sankcji prawnych. Ale proszę pamiętać, że ja na przykład pochodzę z Poznańskiego, gdzie my byliśmy wychowywani w domu polskim, rzeczywiście w zasadach między innymi antyniemieckich i nas się przestrzegało. Nie przyprowadzaj dziewczyny niemieckiej do domu, bo będziesz miał kłopot, jeżeli będą konflikty wojenne. I proszę pana, wszystkie mieszane małżeństwa polsko-niemieckie były narażone na szczególne represje raz to Polaków, raz to Niemców, bowiem zawsze były to małżeństwa niejako przeszkadzające jedności narodowej i walki o pewne prawa narodowe polskie przeciwko Niemcom. To nie są żarty. To nie są żarty, kiedy się ma takiego silnego, imperialnego sąsiada niemieckiego. Czyli wnikanie elementu niemieckiego, między innymi w rodziny, żenienie się Polaków właśnie z Niemkami, czy Niemców z Polakami, nie jest moim zdaniem bezpieczne, nawet w momencie, kiedy są konflikty i wojny. Także proszę do tego podejść praktycznie. Rozumiem. Ja uważam, że w instynkcie bardzo wielu, większości ludzi wszystkich narodów leży, żebym ja określony narodowo miał żonę czy męża określonego narodowo i określone narodowo były a nasze dzieci. Proszę pana, to jest tak naturalne. Pańskim zdaniem człowieka bardziej przynależność narodowa czy może klasowa, gdyby miał pan, nie ma pan dzieci. Tak. To trudny problem pewnie dla polityka, ale gdyby miał pan dziecko, syna i miał mu pan doradzić, czy lepiej ożenić się z Francuzką, ale podobnego standardu materialnego i wykształcenia, czy z Polką, ale z zupełnie przeciwległej grupy społecznej, to gdzie sądzi pan, iż większa jest możliwość szczęśliwego małżeństwa? Proszę pana, ja jestem zwolennikiem nowoczesnej idei narodowej, która nie czyni różnicy między Polakami wedle klas. Ja widzę bardzo dobre skutki małżeństw międzyklasowych, ale wewnątrzpolskich. Właśnie niech inteligentka bierze robotnika. Niech robotnica bierze inteligenta. Niech naród polski bardzo mocno miesza się klasowo, by kiedyś był narodem intelektualnie niemalże na jednym poziomie rozwiniętym. O tu pan ma moje wielkie demokratyczne zasady, które ja prezentuję. Natomiast każdy naród ma prawo do zachowania tożsamości i pewnej odrębności. Czyli na przykład otwartość jest na wzory kulturowe, na przykład na wzory czy jakieś inne wynalazki techniczne. Natomiast my powinniśmy zachować zawsze pewną tożsamość narodową, etniczną i kulturową. Nie tylko my, wszyscy. Ja uważam, że tak będę szanował tożsamość Niemców, Żydów, Cyganów, Amerykanów, nie ma zresztą narodu amerykańskiego, przepraszam, Francuzów, Polaków i tak dalej. Natomiast pan cały czas atakuje mnie, jakobym ja, głosząc te zasady właśnie obrony tej wspaniałej tożsamości, inni są tacy, jakobym ja popełniał grzech tutaj polityczny, naruszania praw ludzi do jakiegoś mieszania się kulturowo-rasowego. No, wszelkie mieszanki kulturowo-rasowe, szczególnie na rozkaz, jak to było w Związku Radzieckim, kiedy Rosjaninowi kazano wychodzić za Mongołkę, do niczego nie doprowadzały. Tam był komunistyczny nakaz mieszania rasowo-etnicznego. To jest swoiste ludobójstwo. Jest to swoista likwidacja całych narodów. Przecież gdybyśmy kazali sobie się zmieszać Arabom z Żydami, to zapewne w Izraelu za pewien czas nie funkcjonowałby tak swoisty i tak wyodrębniony naród żydowski, który chce funkcjonować do samego końca świata. Więc jeżeli się powołujemy na Boga,
to można powiedzieć pół żartem, pół serio, Bóg stworzył rasy, to nie jest nasz wymysł. Są rasy, są narody w ramach tych ras, są różne kultury i szanujmy te odrębności. Nie czyńmy na siłę mieszanek tam, gdzie one nie są potrzebne. Czasami one są w wyniku procesów historycznych, ale ja na przykład szczególnie boję się mieszanek na przykład polsko-niemieckich, dlatego że wejście Niemców na obecnie nasze ziemie może doprowadzić przy tych mieszankach także małżeńskich do autentycznej germanizacji ziem zachodnich. Bóg stworzył rasy, to Bóg stworzył także sąsiedztwa, Bóg nas wymieszał, Bóg przyprowadził do nas ogromną ilość ludzi żydowskiego pochodzenia, myśmy ich przyjęli, Bóg dał nam takich sąsiadów, jakich nam dał, Czechów, Rosjan, Słowian. Chciałem pana zapytać, czy ci sąsiedzi, których tak nie lubimy, ci Niemcy, ci Pepiczkowie, ci Żydzi, o wszystkich mamy negatywne określenia, są dlatego źli, że są inni, czy też może są uosobieniem jakiegoś naszego lęku, czy ten, kogo nazywamy Żydem lub Niemcem, nie jest po prostu tym, komu się lepiej powodzi, kto ma większe uznanie wśród kolegów, kto może ma nawet krewnych i znajomych za granicą i my z zazdrości obdarzamy go jakimś przymiotnikiem, który wśród podobnych nam brzmi pejoratywnie. Znaczy ja sądzę, że ten jest to pewien wzgląd, którym być może kierują się ludzie i budują jakieś postawy polityczne, ale nie jest to rzecz najważniejsza. Rzecz najważniejsza to doświadczenia historyczne. Proszę pamiętać, że społeczność żydowska w Polsce i społeczność międzynarodowa zaprotestowała przeciwko powstaniu państwa polskiego w 18 roku. Potem, kiedy myśmy się przygotowali do wojny z Niemcami, również społeczność żydowska w sposób zresztą bardzo dla siebie niebezpieczny, jak się potem okazało, dezorganizowała nasze wojskowe przygotowania do wojny w 1939 roku. To samo zresztą robiła społeczność niemiecka na terenie Polski. Także musiał Polak, czy wszyscy Polacy zauważyć, że Żydzi w Polsce czy na świecie i Niemcy w Polsce czy u siebie są rzeczywiście narodami bardzo przeciwstawnymi interesami naszemu narodowi. To żaden lęk, to jest po prostu mądrość i ostrożność. I stąd na przykład my mówimy, jeżeli wiadomo, że ktoś jest Żydem, wiadomo, czy on to ukrywa, czy nie ukrywa, ale wiadomo, że jest Żydem, to ja uważam, że Polak nie powinien takiego człowieka wybierać na wysoki urząd państwowy. Dobrze, zacznijmy od tego wiadomo. Znaczy Żyd w Polsce ma wszelkie prawa, ale nie na urząd państwowy. Czy też pańska partia podłożyła dokument, jest to informacja o tym, jaki to procent obecnego składu Sejmu są to ludzie pochodzenia żydowskiego. Skąd czerpał pan te informacje? Tak, oczywiście to jest bardzo ważne pytanie również, bo to zostało wyłączone z całej mojej książki, która wyjdzie za 2 tygodnie. Książka jest programowa i do niej dołączone jest tylko pochodzenie narodowościowe wszystkich posłów, senatorów, członków rządu i tak dalej. Zresztą bardzo moim zdaniem ciekawe, dlatego że nie należy narodowości się wstydzić. I rzecz tylko taka, że ludzie czasami swojej narodowości nie chcą ujawniać, bowiem zachowują się, jak im nakazuje narodowość. Natomiast chcą uchodzić za Polaków, bowiem wtedy liczą na kolejne wygrane wybory w przyszłych wyborach. Więc skąd, przede wszystkim, na czym polega sprawa? Ja chciałem zapytać, jakimi, bo jest pan socjologiem, wykształconym inżynierem, jakimi dysponuje pan tutaj kadrami, instytutami, metodami, nie wiem, ankietowymi, żeby na temat tak dużej liczby osób się w sposób wiarygodny powiedzieć? Więc proszę pana, były fale reemigracyjne ze Związku Radzieckiego do Polski, fale niekiedy Polaków, w większości Żydów, którzy tutaj przyjeżdżali na obejmowanie stanowisk w ramach właśnie komunistycznego ustroju i te osoby były w statystyce, w kartotekach naszych urzędowych ujęte. Te kartoteki, one przenikają do społeczności na dół. A to bardzo ciekawe, także... co to znaczy przenikają? To znaczy, że pan ma jakieś... udostępniane. Są udostępniane. Trudno by powiedzieć, kto komu udostępnia. Ale panu zostały one udostępnione, tak? Tak, no miałem możliwość również także weryfikować to na podstawie tych kartotek. To znaczy, że które wędrowały ze Związku Radzieckiego do Polski. Czy ze Służbą Bezpieczeństwa, czy ze Urzędem Ochrony Państwa? Urząd Ochrony Państwa nie jest moim urzędem, tylko jest urzędem pana Wałęsy, jest zresztą bardzo wrogo do nas nastawiony. Ale pracuje bardzo wielu ludzi w tych różnego rodzaju urzędach. Pracują tam również bardzo patriotycznie, narodowo nastawieni Polacy, którzy po prostu tak sądzą dla dobra sprawy, tym i owym te dane ujawniają. Więc są to dane kartotekowe. Są to dane kartotekowe, ale nie tylko. Proszę pamiętać, że my wprowadzamy bardzo zasadny termin, że narodowość poznaje się po zachowaniu politycznym.
Ja będę głośno krzyczał, że jestem Polakiem, a będę robił wszystko, by Niemcy zajęli Polskę. Rozumiem. To jest zasadne posądzenie mnie o narodowość niemiecką. I to nie będzie nic pejoratywnego. Powiem panu w tej każda chwili, narodowość jest pozytywna sama sobie. Zgodnie z prawdą zresztą. Szanuję prezydenta, jestem pełen podziwu dla Unii Europejskiej, bardzo podziwiam Stany Zjednoczone i z całego serca życzę Polsce, żeby znalazła się we wspólnocie europejskiej i w NATO. Czy na podstawie takiego oświadczenia osobistego i szczerego jest pan w stanie domniemywać, że jestem pochodzenia innego niż pistolet? To ja oświadczę zaraz za chwileczkę to, co winienem oświadczyć. I na pewno reprezentuje pan zespół poglądów politycznych żydowskich. Natomiast ja nie orzekam, kim pan jest. Dlatego, że to na pewno pan wie, kim pan jest i pan narodowościowo określa się tak, jak należy. Ja to szanuję, jak się pan określi. Czy ja się w tej chwili określiłem narodowościowo? Nie, natomiast ma pan rzeczywiście reprezentowany zespół poglądów żydowskich. W mojej książce jest to sformułowane, że Unia Europejska jest dla Polski bardzo wroga, bardzo niebezpieczna. NATO jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Wykup majątku narodowego przez kapitał, szczególnie właśnie żydowski, a potem niemiecki, jest również niebezpieczny. Więc jeżeli ktoś reprezentuje te poglądy i jest za włączeniem Polski do Unii, do NATO i wykupieniem 70% kapitału naszego potencjału gospodarczego przez zachodni kapitał, szczególnie żydowski, to reprezentuje politykę żydowską. Teraz problem, czy jest Żydem, czy jest Polakiem, który przeszedł do tamtego narodowego obozu, trudno powiedzieć, ale reprezentuje politykę żydowską, czy też niemiecką ewentualnie. To ja mam też takie pytanie. Mówi pan, że to wszystko, co stanowi zdaniem wielu szansę bezpieczeństwa naszego kraju, jest dla naszego kraju złe. Jak, czy jest to w takim razie gorsze, czy lepsze od tego, co było? To znaczy od RWPG, od Paktu Warszawskiego, który przynajmniej z pańskiego punktu widzenia dokonywał się w tych granicach, w których pan się obecnie porusza, budując tę swoją Unię słowiańską. Proszę pana, Pakt Warszawski, a raczej Układ Warszawski, tak on się nazywał, i RWPG było nam narzucone poprzez zresztą nie tylko Związek Radziecki, on był wtórnym mocarstwem, był nam narzucony przede wszystkim przez USA. To USA narzuciło nam ludobójczy komunizm i USA zawsze USA jest tym sprawczym czynnikiem numer jeden. Dlatego, że Związek Radziecki raz istnieje, raz nie istnieje. No bo jednak Związek Radziecki, jak rozumiem, to byli w większości Słowianie. Prawda? Nie, czyli jeżeli mielibyśmy do wyboru okupację rosyjską czy podobną, a amerykańską, to rozumiem, że zawsze lepsza ta nie bardziej zgadzam swoista. Nie się na żadną okupację. Widzi pan, ja bym walczył z każdą okupacją, ponadto nie rządzili Związkiem Radzieckim Rosjanie, proszę o tym nie mówić. Rządzili w większości w układach partii i NKWD osoby pochodzenia żydowskiego. Jest to udowodnione w wielu publikacjach. NKWD i w ogóle te gremia KC były w większości żydowskie. Więc nacja żydowska rządziła Związkiem Radzieckim Komunistycznym. O żadnej okupacji nie ma mowy, którą my byśmy zaaprobowali. Nie chcemy okupacji amerykańskiej. Jakie polityczne przełożenie tego soboru słowiańskiego? Tak, czy jest to, z tego ma wyniknąć wspólnota gospodarcza, wspólnota polityczna, wojskowa? Jest to wolne forum dyskusji, integracji działań wszystkich narodowych partii słowiańskich, które przede wszystkim uznają suwerenność każdego narodowego państwa słowiańskiego. Czyli na przykład my nie rozmawiamy z Rosjanami, którzy by nie uznawali suwerenności Polski. Co z czyli my łączymy się tylko z narodowymi partiami. Co z towarami? Tak. Adam Warzyk pisał w latach 50. Wypijecie Coca-Colę, a my wodę nadziei. Czy w pańskim państwie właśnie pito by tę wodę nadziei, a z aparatury Sony, z japońskich samochodów, z Coca-Coli lepiej byłoby zrezygnować? Pan, ja jako narodowiec, jako nacjonalista polski marzę o tym, żeby polskie produkty były przodujące w skali świata. Może to jest marzenie, może to będzie kiedyś realne, może w skali Europy. To jest, ja muszę tak marzyć jako polityk narodowy. Natomiast realia są takie, iż należy współpracować, handlować ze wszystkimi. Przepływ nie tylko towarów, ale nawet wartości kulturowych, idei winien być oczywiście możliwy i będzie możliwy wtedy, kiedy myśmy na przykład nasz system władzy wprowadzili. Natomiast chodzi tylko o to, by własność tego wszystkiego, co jest w Polsce, szczególnie gospodarki, była utrzymana w ramach wspólnoty narodowo-obywatelskiej. Tylko to. Chodzi po prostu o to, żeby cała własność była w rękach albo państwa w imieniu narodu,
albo pojedynczych obywateli Polski. To mam takie pytanie, czy jest, nie pan, kapitał zagraniczny. Jest pan za wyłącznością polskiego kapitału, czy pochwala pan w związku z tym decyzję Krajowej Rady Radiofonii, która naszej właśnie stacji ze względu na nadmierny udział kapitału włoskiego koncesji nie przyznała? Proszę pana, ja tutaj, jeśli chodzi o właśnie wolność polityczną, bo każda, na przykład tutaj telewizyjna, jak wiadomo, radiostacja, każde telewizyjne urządzenia, programy różnego rodzaju, one się łączą z wolnością słowa. Tutaj jestem za tym, żeby ta wolność była nieograniczona. Także nie mam... To znaczy, mam rozumieć, że akurat w wypadku mediów udział obcego kapitału, czy nawet przewaga obcego kapitału nie zaszkodziłaby pańskim zdaniem żywotnym interesom narodu polskiego? Zaszkodziłaby. Ja uważam, że właśnie większość musi mieć zawsze państwo polskie, natomiast chodzi mi o to, żeby nie hamować możliwości nadawania określonych treści. Jeżeli inne kraje... Tak, ale ja zadam pytanie. Otwórzmy tutaj nie Polskę chodziło na wszystkie treści. Tak. Tutaj chodziło o to, że istnieje duży udział kapitału zachodniego. Czy z tego punktu widzenia te decyzje uważa pan za słuszne? I zapytam jeszcze inaczej. No, w tej chwili mówi pan do Polaków dzięki temu, że pańskie słowa emitowane są tak. z Rzymu. Jest mi prawda? Bardzo przyjemne. I za pomocą europejskiego satelity Eutelsat. Czy to jednak nie narusza pańskich zasad ideowych, że w ten sposób właśnie za pośrednictwem... Troszkę narzuca. To znaczy ja bym wolał, żeby kontrola kapitałowa polska była rzeczywiście wyraźna i żeby ten kapitał polski był na przykład co najmniej 51% przysłowiowo. To byłoby wtedy zgodne z naszą ideą całościową, ale jak powiadam, tam gdzie chodzi o informację, jeżeli polska narodowa informacja jest również silna, to nam nie przeszkadza jakakolwiek informacja zagraniczna. Niech Polacy wiedzą, co wszyscy inni myślą. Natomiast własność wykluczamy obcą. Teraz konkretnie, ilu ma pan zwolenników? Zboże, trudno odpowiedzieć. My jako partia jesteśmy mniej więcej partią liczącą wraz z nieletnimi, bo i takich mamy, około 20 tysięcy. Natomiast tych właśnie dorosłych, tych bardzo aktywnych będzie jak około połowa. Jak elegancki pan tak. w garniturku porozumiewa się ze skinheadami, którzy noszą pańskie proszę pana, skinheadzi plakaty. Zostali, jak wiadomo, wymyśleni przez Wielką Brytanię. To nie jest żadna tradycja polska. Została ona chyba przez polską młodzież przyjęta na tej zasadzie, że polska młodzież nie miała wyraźnych wzorów narodowych własnych dawniej, no dzisiaj ma, choćby nawet przy naszym przykładzie, stąd też musiała naśladować obce wzory, naśladowała nie zawsze fortunnie. Także skinheadzi zostali naszej organizacji przypisani przez telewizję po to, by zrazić obywateli do nas, bowiem skinheadzi mają bardzo złe notowania. Rozumiem. Jeżeli się przypisuje skinheadów na przykład mojej osobie czy naszej partii, właśnie zapytać, jak to się pan czuje, kiedy w pańskie imię tak. dowiadujemy się, że skinhead zmasakrował gdzieś tam dziewczynę? Czy nie czytałem z pańskiej strony oświadczenia, że w każdym razie mnie proszę z tym nie łączyć? Czy w tej chwili jest pan skłonny takie oświadczenie? Proszę jedną rzecz zauważyć, bo jeżeli mówimy o skinheadach, to rzeczywiście jest to ugrupowanie nacjonalistyczne, młodzieżowe, żywiołowe, bardzo zresztą niezdyscyplinowane, ale o wiele gorszym od tego ugrupowania jest ugrupowanie tak zwane punkowskie, anarchistyczne, RAF i różne inne takie antynazistowskie ugrupowania, bowiem te osoby dopiero robią spustoszenia i sięgają do przemocy fizycznej. Skinheadzi mają jeszcze honor i kulturę rycerską pewną, aczkolwiek zachowują się czasami fatalnie. Natomiast ugrupowania młodzieżowe anarchistyczne są rzeczywiście niebezpieczne. I tutaj prawdopodobnie wszelkie rozwoje anarchistyczne przypisywane są skinheadom. Natomiast ja wracam do swojej partii. My skinheadów traktowaliśmy jako rzecz, która stała się. I chcieliśmy z tego środowiska czerpać kadry młodzieżowe, przetwarzając je na kulturalną polską młodzież narodową, posługującą się metodami niefizycznymi. Rozumiem. A politycznym. Rozumiem. Ja mówię o tym zupełnie wyraźnie. Czy odniósł pan tutaj jakieś sukcesy? Proszę pana, na 10 skinów jednego można doskonale wychować. Rozumiem. To 10%. Tak jest. Chciałem zapytać taką sprawę. Sąd rejonowy odstąpił ostatnio od ścigania pana, uznając niski stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego panu czynu. A zarzuca się panu z artykułu 272 kodeksu karnego, kto publicznie nawołuje do waśni na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych. Więc chciałem zapytać, czy uważa pan, że rzeczywiście pańskie działanie nie było skuteczne? Czy uważa pan, że ten paragraf
nie powinien znajdować się w naszym kodeksie karnym, czy też uważa pan, że w ogóle nie narusza pan tego paragrafu? Nie naruszam, zresztą paragraf jest, jak wiadomo, stalinowski, komunistyczny. On był obronny w stosunku do kadry żydowskiej. Nie naruszam, czy on jest stalinowski, nie, a więc jest nie powinno go być. Nie powinno go być. Nie powinno go nie być. Powinno być absolutnie. Natomiast nawet jeżeli on jest, bo on bronił właśnie narodowość żydowską, która była, uczestniczyła właśnie w kierowaniu naszymi narodami jako, jako funkcjonariusze komunistyczni. I wtedy biedny Polak, mówiąc, ten ubowiec jest Żydem, podlegał od razu niemalże karze śmierci, kiedy ujawnił jego żydowskie pochodzenie, tego właśnie oprawcy ubowca. Natomiast dlaczego ja, nawet jeżeli on istnieje, go nie naruszam? Dlatego, że ja nie nawołuję do waśni narodowościowych w Polsce. Na przykład bij Cygana, bij Niemca, bij Żyda. Nie. Ja mówię, Polacy, nie dajcie sprzedać się kapitałowi żydowskiemu. Nacjonalizm? No proszę pana, to coś takiego, no ja wiem, coś tak jak Hitleryzm, coś jak coś takiego. Czy to wartość pozytywna, czy negatywna, nacjonalizm? Dla mnie to jest negatywna. Raczej negatywna, no. Nie wiem, zależy jak to uważa. Chyba negatywna. Nie do końca pozytywna, raczej nie. Pozytywna, negatywna. Zależy w jakim sensie. Jeżeli dla narodu kieruje się dobrem, załóżmy pracą, to tak, ale jeżeli na przykład gania tam, załóżmy, przybyszy z innych krajów, to raczej dobrego świadectwa nie dają naszym kraju. Pozytywne. Negatywne. To negatywna. Kto pańskim zdaniem przysłużył się Polsce lepiej? Okrągły stół, który pan krytykuje, wyzwalając Polskę z pod dominacji sowieckiej, czy Mieczysław Moczar w 1968 roku, prowokując bardzo dużą emigrację ludzi pochodzenia żydowskiego z naszego kraju? Ja sądzę, że ani jedno, ani drugie. Ja sądzę, że Mieczysław Moczar miał swoją wewnętrzną politykę komunistyczną. Była to rzeczywiście konkurencja grupy komunistycznej polskiej, pochodzenia polskiego, z grupą komunistyczną pochodzenia żydowskiego. Ja w to nie wnikam, bo nie należałem ani do tej, ani do tej grupy. Natomiast Okrągły Stół był manipulacją czystą przekazania pokojowego władzy od Żydów komunistów do Żydów solidarnościowców, tak to wyraźnie sobie powiedzmy. Czy panu, obywatelowi Tejkowskiemu, po roku 89 w tym studio telewizyjnym jest jako obywatelowi lepiej? Czy to jest bardziej niepodległy kraj, ten, który pan nazwał przed chwilą zbudowany przez Żydosolidarność, od tego, który był w roku 56, kiedy zaczynała się pańska kariera? Troszeczkę lepszy. Na przykład nie morduje się ludzi. Rozumiem. Nie morduje się ludzi, ale okrada się ludzi. Ludzie głodują. 15 tysięcy samobójstw z głodu popełnili Polacy w tym roku. Lepszy troszkę kraj. Trochę lepszy. No to już ostatnie w takim razie pytanie. Ja o panu nie przeczytałem ani jednego dobrego słowa w prasie. Niewiele też powiedziałem. Nie usłyszałem też o nikim z żyjących tu i teraz czegoś dobrego. Czy mógłby pan powiedzieć, kogo pan szanuje, poważa i pod czyimi rządami w tym kraju tu i teraz chciałby pan mieszkać? Znaczy w naszym kraju? W naszym kraju. Mówi pan, chciałby pan osobę, żeby wymienił autorytet. Kto jest autorytet? Nie ma autorytetów żadnych. Nie ma autorytetów. Na scenie politycznej, jak i kościelnej nie ma autorytetów. Wszystkie zostały unicestwione poprzez właśnie nienarodową politykę. Ja uważam, że należy szanować zbiór. Ja szanuję bardzo zbiorowość narodowo-polską. Dziękuję panu Tejkowskiemu. Myślę, że nikt nie poczuł się obrażony tym, że nie został wymieniony. Mam nadzieję, że państwo też nie poczuliście się obrażeni. Ja w każdym razie dziękuję państwu bardzo za panu za przybycie. Dziękuję do studia. Bardzo. Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Pamiętam, że jak rozmawiałem z Tejkowskim, to później następnego dnia było posiedzenie Sejmu i Ewka Milewicz, moja koleżanka z Gazety Wyborczej, była co krok w Sejmie, napadana, ktoś ją tam łapał za rękaw. Co wy puszczacie? Dlaczego wy Tejkowskiego puszczacie? Dlaczego on może się wypowiadać u was w gazecie? Przecież jemu tylko o to chodzi, żebyście wy go wydrukowali. Jemu jest obojętne co, ważne, żebyście o nim mówili. Po prostu robicie mu przysługę. Niewątpliwie my powodujemy, że oni mogą się wypowiadać, my ich kreujemy w jakiś sposób. Z drugiej strony, no nie można udawać, że ich nie ma. To nie jest tak, że jak o człowieku nie napiszemy, nie poopowiadamy, nie porozmawiamy z nim, to jego nie ma. On jest niewątpliwie. On jest na murach, on się pokazuje, on się spotyka z ludźmi.
Także to, że my z nim nie porozmawiamy, to wcale by nie znaczyło, że jego nie ma. My po prostu niewątpliwie pomagamy mu, pomagamy się pokazać. Już Tejkowskiego naprawdę nikt nie chce słuchać. Teraz już są inni nacjonaliści, mniejsi nieco. Tejkowski jest na tyle mały, że nawet go opuścili jego pretorialnie. Bo on kiedyś otaczał się skinami i teraz już ci skini poszli sobie od niego, ponieważ on nic nie mógł im zaproponować. Byli nieatrakcyjni dla niego. Jego skini teraz są przy ugrupowaniu Bryczkowskiego, to jest Narodowy Front Polski chyba się to nazywa. Od Bryczkowskiego dostali mundury i to już jest coś. Ja bardzo lubię zajmować się folklorem politycznym, dlatego zajmowałem się Tejkowskim, zajmowałem się ugrupowaniem Leppera, zajmowałem się ugrupowaniem Bryczkowskiego. To jest wszystko folklor polityczny. Ci ludzie mnie interesują z powodów, ja wiem, psychologicznych, natomiast nie politycznych. Nacjonalist? Kto jego znaje?